Jest niedziela, punktualnie godzina 11. To nie jest zwykły mecz, bo na to spotkanie zeszło się ekspertów od... Chuja. Właśnie tego słowa mi zabrakło. Liga Okręgowa, to jest szósta liga. W roli gospodarza Unia Warszawa. A kto w charakterze gości? Laura. 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 Laura Chylice. O tej godzinie mieliśmy 15 spotkań do wyboru. Gdzie? Dwa tylko. Cicho! 15 mieliśmy do wyboru, ale tak się złożyło, że wszyscy wybrali ten. Ludzki dramat. O kurwa. Nic nie będzie. A, gdzie tam? Ja wceluję. Nie, bramka. To 1-0. Ma pan rację. Była pierwsza bramka przy meczu. No, ten zawodnik strzeli 5 bramek. Tak, pojechał. No. Ładnie wyszedł, no i... O, Boże, kurwa! Popałeś to? No i znowu, panie Radku, bardzo ładna, piękna bramka. Jak to mówią Czesi, to je wyborne. Ładna była? No, człowiek nie zgłupiał przede wszystkim. No właśnie, dzisiaj jest w ogóle pierwszy dzień wiosny. Tak? Gdzie? Jaki pierwszy dzień wiosny? Jak... No przeczytałem w Gazecie Wyborczej. To nie wiesz już. Oczywiście w Gazecie Wyborczej w dodatku dla gejów. Gazet Wyborczym to nie słuchamy, bo... Bo on... Idziesz. On jest... Karny! Ożesz, kurwa, no... 12 minut do tego. A miało być 16? Nie, 22. Prosiłem wczoraj kwalifikatora, słuchaj, tego, który kwalifikował ten mecz, Marek. Bo, a jaka jest różnica między obserwatorem a kwalifikatorem? No właśnie, ty chyba jest, nie wiesz. No. Kwalifikator to się zajmuje sędziami. Ambasador to jak? A obserwator to się zajmuje to czy na obiekcie jest kibel. No. Obserwator to obserwuje tych srających. Kwalifikator. To idzie Dortmund, ale za. Ale ładnie zagrał. Moja ta nakładka na mikrofon to właśnie powstała z takiego kaptura, jaki ma pan Waldemar. Właśnie ta kurtka mi się powsuwa i 2 tygodnie temu musiałem kupić nową, ale jest do dupy i powiedziałem, że muszę sobie kupić nową, a ta będzie rezerwowa. Nową dłuższą jakąś. No, ta dłuższa. Do dupy jest za krótka. Jak się zakłada taką kurtkę do dupy, to klejnoty widać niestety. Nie podoba mi się. No gdzie spalony, kurwa. Spalony, powrotny, dobrze. No tak, ale on nie uczestniczył w akcji przecież. No, no ale doszedł do piłki, po co? No nie ten doszedł przecież, kurwa. Ten doszedł właśnie. No. Ile pan Waldemar ma ten... Na minusie dioptrii. W tych okularach jest 4. Ja mam minus 5, kurde, to pan lepiej widzi. Nie mam się, mam takie w domu na minus 8. Dobra, typujemy, końcowy wynik. Tak. Pan Waldemar? 4-0. Nie, 4-0? Tak. Na kogo? Dla Unii. Pan Adrian? 5-1. No to ja będę kontrowersyjny i 5-0. 6-0. 6? Jak dla mnie będzie 7. Wynik nie ma znaczenia, mecz będzie zweryfikowany jako walkover dla Laury. O kurwa! Idzie sam! Proszę, proszę, ja to powiedziałem! Kurwa, trafił! 4-0. To 4-0 to za mało, żeby Laurę załamało. A co zagadka dla telewizorów? Czym się różni pies od kota? No. Z wyglądu. Niewidomy jest, nie? I chcesz mu opisać różnicę między psem a kotem. Psem a kotem? No. Czym się różni? Gdzieś ty znalazł takie pytanie? Proste jest. Panowie eksperci, może byśmy się meczem zajęli przez chwilę. Właśnie, bo ja to oglądam chociaż mecz, a wy to przyjdziecie głupotę. Dobrze, no, ale ile jest, panie Waldemarze? A tego to ci nie powiem. Rzutem monetą. Górnik Łęczyca, rzutem minetą. Pięć, jedzie mój wynik. Mój wynik już się nie liczy. Pan Waldemar zna się na wszystkim, tylko nie na piłce nożnej. Nie, dlatego jest ekspertem piłkarskim. Panie Waldemarze, sprawdzam z wiedzy piłkarskiej. Kto jest na pierwszym miejscu w Anglii? Nie wiem. We Włoszech? Też nie wiem. Ja takimi śmiesznymi ligami się nie zajmuję. Jak zapytasz mnie, kto jest w lidze rosyjskiej, to będę wiedział. Bo... Krasnodar! Gdzie? CSKA właśnie. Nawet ja nie wiem, jak się można emocjonować ligą hiszpańską, jak tam kurwa nic nie ma. Real, Barcelona i... Nic nie dzieje. Są tylko 3 zespoły? Barcelona, Real i chuj? No. No idzie, pisze. No pierdolnij to, po co mu zagrywa? 6-0. O kurwa! 6-0. No i twoje 5-0 też nie wejdzie. Wyszło się jebać. Dobra, a kto jeszcze w grę? Dany mecz jest w grze. Jeszcze ja i kolega Michał. Ja 7, kolega 6. Ostatnie minuty, $1 milion do zgarnięcia. Co pan zrobi z $1 milionem, jak pan wygra? Oddamy długi. A co z resztą? Reszta musi poczekać. O, i teraz 3. No dawaj tą 7. Siódemka,
No pusto, kurwa. Wyobraźcie sobie, że do mojego kumpla do domu wbił się golas. A kumpel mówi, mówi, siedzę sobie w chałupie, mówi, nie zamknąłem drzwi, co, nie zamknąłem drzwi i słyszę, że ktoś kurwa klamkę. Mówię, może kot, może coś tego jest? Mówi, kot za klamkę. No może po klamce przebiegał nie, kot, no. Nie, on dzisiaj dobre... Kurwa, otwieram drzwi, znaczy tego, a to golas, kurwa. Sąsiad jakiś mieszkał u niego na piętrze, brał prochy, prochów nie wziął, strzelił go w dekiel i zapierdalał na golasa po klatce schodowej. Potem przyjechała policja, on go wyjebał z mieszkania tego typu. Dobra, siadaj, żadna historia. Zadzwonił... Żadna historia, tak jest w każdym bloku. Masz to codziennie. Kiedy przyszły krasnoludki. No i milion dolarów. Całe szczęście, że nie wygrałem tego miliona dolarów, bo bym tylko się z tymi podatkami pierdzielił. A ten nawet co wygrał, uciekł. Nawet nie wiadomo, ile bym musiał zapłacić tych podatków. To ja już wolę nie wygrywać. A ja bym wygrał. I co byś gołego mężczyznę zamówił do domu.